Cześć, tutaj znowu Krzysiek. Dzisiaj kolejny odcinek o iluminacji, czyli o jasności. W tym odcinku troszeczkę bardziej skomplikowaną pokażę metodę. Ja jej nie wymyśliłem, ja ją znalazłem w internecie. Ale coś ciekawe, nie było jej w polskiej wersji językowej tej metody pokazywanej. Mam nadzieję, że to również komuś tutaj się przyda. A każdy użytkownik programu Movie Studio Platinum, myślę, że to się mu na pewno przyda. Ok, o co chodzi? W poprzednim filmiku pokazywałem użycie efektu poziomy. Natomiast ten efekt, tam jest dużo bardzo opcji. On pozwala regulować naświetlenie w materiale. Ale tak jak mówiłem już w tamtym materiale, czasami zdarza się, że jakiś element, na przykład niebo, chcemy zachować w takich kolorach, jakie one mają na naszym materiale, takim troszeczkę prześwietlonym, regulując sobie inne elementy filmu. Na początku pokażę jako ciekawostkę pewną śmieszną rzecz, o której być może nie każdy z Was wie. Pokazywałem również tryb kompozycji, to przenikanie się nawzajem, które możemy sobie włączyć bardzo łatwo w tym programie poprzez przełączenie na pomnóż. Tutaj jest taki symbol trybu kompozycji. Co jest ciekawe, jeżeli mamy jakiś fragment, w tym przypadku taki zaznaczony fragment filmu. Możemy go skopiować, Ctrl-C i wkleić jakby pięterko wyżej, na warstwę powyżej. No to wiadomo, nic się nie dzieje, bo ta warstwa u góry jest wyżej i ma pierwszeństwo. Jeżeli przełączymy teraz ten efekt, jeżeli przełączymy teraz tryb kompozycji na maskę, czyli będą się nawzajem przenikały te filmy, to automatycznie obraz będzie ciemniejszy. Ja to pokażę chwileczkę tutaj wcześniej, żeby tutaj to zrobić. O, tak. Tak to wygląda. A kiedy to wyłączę? O, widać to. To jest jako ciekawostka taka, natomiast to jest taki efekt wynikający z nakładania się na siebie dwóch materiałów identycznych wideo. Powstaje taki efekt ściemnienia. Być może komuś to wystarczy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i chce tylko takie coś zrobić, to może w taką krótką metodą również taki efekt osiągnąć. Ale to nie jest to, co ja chciałem pokazać. Więc po kolei. Mówiłem, to nie jest mój autorski pomysł, jest to z internetu, ale bardzo fajna metoda do obróbki ciekawych efektów. Do tego nam będą potrzebne trzy ścieżki wideo. Na samym dole mamy ten film. Ja to wrzuciłem na ścieżkę o nazwie wideo. To jest ścieżka numer 3. Na ścieżce drugiej robimy kopię fragmentu, który chcemy modyfikować. Może być to cały film. Ja tutaj dla ułatwienia wybrałem jedną ścieżkę. Na samej górze musimy wstawić z generatora mediów gradient. Wybieramy gradient koloru, wybieramy opcję liniowy czarny do przeźroczystego i przeciągamy nad tym naszym filmikiem. Następnie teraz musimy zrobić takie coś, bo o co dokładnie chodzi? Chodzi mi o to, żeby jakiś fragment ekranu wyłączyć z manipulowania efektem poziomy. Żeby to zrobić, musimy zaznaczyć w programie i żeby jak gdyby wskazać programowi, który obszar ma być automatycznie zostawiony w spokoju. W tym celu zaznaczymy sobie, że chodzi nam o niebo, więc musimy zrobić takie coś. Przesuniemy sobie w tą stronę, bo niebo jest zwykle u góry. Źródło światła, staw sobie gdzieś, w taki sposób. I w ten sposób mamy przygotowany u góry ten gradient. Następnie musimy te dwie warstwy, tą warstwę pierwszą i drugą, ze sobą połączyć. Tutaj musimy użyć funkcji rodzic-dziecko. To jest też taki tryb kompozycji. W tym przypadku wystarczy kliknąć na taką strzałkę na warstwie numer 2. W ten sposób ta warstwa jest połączona z warstwą numer 1. I na siebie nawzajem te warstwy teraz oddziaływują. Następnie przełączamy u góry warstwę w tryb pomnóż maskę. Tak to zostawmy na razie. I jeszcze musimy użyć dwóch efektów, na które nałożymy sobie. Tu ułożymy sobie generator maski. Tak, ale przełączymy tryb alfa, ponieważ chcemy, żeby alfa był widoczny. W tym momencie widać, że jak gdyby nic się nie zmieniło, ale za chwileczkę zobaczycie, jakie tutaj fajne rzeczy dzięki temu, co zrobiłem, mogę zrobić.
przerzucę jeszcze efekt poziomy na ten filmik tutaj drugi i poziomy na filmik trzeci. I teraz tak, no jestem na filmiku trzecim. Kliknę sobie efekty i tutaj spróbuję się pobawić. I już widać, co się dzieje. Kiedy maksymalnie poziom zmniejszę, to już widzimy, że niebo, to co u góry było na czarno zaznaczone tam w tym naszym filmie, pozostaje bez zmian. I to jest bardzo fajna sprawa, bo możemy sobie bardzo precyzyjnie teraz bawić się ostrością, nie tracąc jakiegoś elementu ekranu, który w naszym materiale nam się podoba. Mam nadzieję, że to widać. Dobrze sobie zajmę to gdzieś tam zrobić u siebie w programie i poćwiczyć w ten sposób. Możemy również oczywiście analizować sobie teraz drugi poziom. Też to możemy tutaj zrobić. O, bawiąc się jak gdyby górą. Mamy teraz to rozdzielone na dwa etapy. Możemy sobie zrobić bardzo mroczny taki film. Ja go tu puszczę w ogóle. Niech on sobie tu idzie. A w tym czasie możemy na żywo zmieniać efekty. Dobrze, tu tak, tu akurat górną warstwę zmieniam. Zmieńmy sobie tą dolną. O. Możemy również na żywo teraz zmieniać efekty, które pokazywałem wcześniej. Tu akurat wyłączenie tego efektu, damy to tak. Troszeczkę do góry. O, teraz będzie dobrze. I zróbmy jeszcze tutaj. O, mam nadzieję, że to widać. No. Trudno jest to wyjaśnić, najlepiej sobie samemu to zrobić i jakieś ciekawe efekty dzięki temu potworzyć. Pokażę to jeszcze na innym materiale. O, tak bardzo ściemnie ten dół. Niebo zostaje takie, jakie jest. Ok. Ja tu przygotowałem jeszcze jeden materiał, troszeczkę dalej. Przesuniemy go sobie tutaj. Jesteśmy tutaj już wstępnie przygotowani. Najpierw pokażę, jak materiał. To może wyłączę na razie. To wszystko powyłączam, tak jak było, i pokażę to jeszcze raz na innym materiale. Teraz ten fragment niech nam tutaj powtarza. To jest widok też na Warszawę, widok na Zamek Królewski. Materiał troszeczkę prześwietlony. I znowu, ciekawostkę, którą pokazywałem na początku, jeżeli skopiujemy to u góry i przełączymy na pomnóż maskę, obraz będzie ciemniejszy, natomiast taki troszeczkę aż za ciemny. To jest taka ciekawostka, ale to nie o to tutaj chodziło. I podobnie jak pokazywałem wtedy, zróbmy znowu analogicznie tak jak pokazywałem tam, czyli znowu mamy trzy warstwy, na dwóch warstwach jest materiał filmowy. Na pierwszej warstwie wstawmy sobie gradient koloru liniowy, czarny do przejrzystego. Tutaj obróćmy, żeby czerń była u góry, ona nam zaznaczy ładnie niebo. Tutaj rozjaśnimy to, bo ja tu dół chcę, żeby się nie zmieniał. Rozciągnę to na całej długości trwania naszego odcinka. To wygląda w tej chwili tak. A tu leci nawet na bieżąco. Będziemy zmieniali. Łączymy tę warstwę jedną z drugą w trybie właśnie kompozycji. O, tak. Tutaj jeszcze przestawiamy na maskę. Przenika się ta warstwa teraz z sobą. Stawiamy na to jeszcze efekt. Generator maski na ten gradient koloru i przełączamy na alfę. Teraz zostaje tylko wrzucić dwa efekty, czyli poziomy, na warstwę numer 2 oraz na warstwę numer 3. I dzięki temu możemy teraz się bawić. Najpierw na warstwie numer 2, tutaj to niebo troszeczkę, o, tak wyostrze, a na warstwie numer 3 mogę teraz rozjaśnić troszeczkę dół i taki fajny efekt uzyskać. O, jak to wygląda? No niesamowicie. No, jeżeli taki efekt ktoś chce oczywiście uzyskać, bo to niekoniecznie zawsze jest pożądane, to już można tutaj się bawić tym dowolnie, ale jest tutaj fajne to w tym, że można naprawdę niesamowite tutaj robić efekty, których ja też nawet nie spodziewałem się. Dopiero gdzieś tam penetrując internet w poszukiwaniu rozwiązania na problem od jednego z widzów, którego serdecznie pozdrawiam, jak właśnie to rozwiązać, żeby dany fragment obrazu rozjaśniać lub ściemniać, na przykład w przypadku przepalenia
takiego wypalenia trochę z powodu zbyt dużej ilości światła, która troszeczkę ten obraz zniekształca lub powoduje, że jest taki wyblakły. Tutaj widać, że można sobie bardzo fajnie tutaj z tym poradzić. No, ktoś tutaj może powiedzieć, że to nie jest takie precyzyjne, tak powinno być. No, być może, natomiast warto sobie to poćwiczyć i zrobić sobie takie rzeczy, ponieważ myślę, że fajne efekty tu z tego mogą wyjść. Ja ciągle przygotowuję filmik z Warszawy, jako w końcu skończę. I tamte efekty też wykorzystam w tym materiale, bo ja lubię Warszawę. Jest tam parę fajnych miejsc. Mam nadzieję, że ten filmik też się również komuś spodoba. Okej, mam nadzieję, że to się przyda. Na razie to tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcjach, jeżeli to możliwe. Proszę o lajka, czyli łapkę w górę. To bardzo motywuje i zachęca do dalszego nagrywania. Dzięki. Na razie tyle. Hej.